Alek Barcewicz, witam i zapraszam. Cruz depcze po piętach Trumpowi, a Sanders zwyciężył Clinton już w 6 z 7 ostatnich prawyborów. Czy to jest punkt zwrotny w kampanii prezydenckiej w USA? Moimi gośćmi są Tony Hausch, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Witam. Dzień dobry, witam. I Andrzej Kurnicki, prezes Euro American Company. Witam serdecznie. Nie Trump, Clinton, tylko Cruz, Sanders. Co panowie myślą o tak zaskakującej parze na finiszu w jesiennych wyborach? Pan Tony Hausch. Ja myślę, że to jest fajnie na przykład na reklamę dla gazety, ale myślę, że to jest bardziej interesujące, co się dzieje na stronie Republikanów, bo jest droga do nominacji dla sekretarza Clinton w moim zdaniem jest dosyć jasna. Będzie długi trwał i będzie kolejnie taki bitwy w więcej takich praw wyboru, ale jej droga jest dosyć pewna w moim zdaniem. Mhm. Ale ten zwycięstwo w Cruz ostatni w Wisconsin, pokaże, że jest dużo więcej szans, że będzie taki zgromadzenie, taki niespokojny dla Republikanów. Ale z drugiej strony różnice to niecałe 250 delegatów w jednej i drugiej parze, a były znacznie większe, Andrzej Kurnicki. No tak, pamiętajmy, że jednak Trump trochę jakby nie tylko zwolnił swojej kampanii, ale ta retoryka już nie tak przemawia jak przedtem. Już nie jest tak interesujący i błyskotliwy, jak był przedtem dla Amerykanów z tej części bardziej takiej konserwatywnej, republikańskiej, a zatem ta jego dynamika, ta para, która była ta polityczna uwidoczniona, ta atrakcyjność jego trochę jakby się stępiła i Cruz wyraźnie wychodzi na takie, jakbym powiedział, lidera partii republikańskiej, ale też jego establishmentu konserwatywnego, bo to jest jednak związane z Tea Party, z tym takim przebojową grupą w amerykańskim Izbie Reprezentantów czy w Senacie, która jednak dochodzi nie tylko do głosu, ale jak widać po Cruzie nawet i do władzy. A zatem część establishmentu tego waszyngtońskiego, tego w Inside Beltway, czyli wewnątrz, że tak powiem, tej grupy republikańskiej, zaczyna się coraz bardziej skłaniać ku Cruzowi niż Trumpowi. I nawet to widać po tej części właśnie, ja bym powiedział, tych liderów nawet stanowych czy gubernatorów, że coraz bardziej jednak skłaniają się ku Cruzowi niż ku Trumpowi. No i Trump nie kryje frustracji, nazwał Cruza marionetką i koniem trojańskim establishmentu partii. Czy faktycznie elita republikanów chce za wszelką cenę powstrzymać Trumpa, stawia na niego, czy raczej zaczęli się już przyzwyczajać do jego osoby, tak jak tutaj wyborcy w pewnym sensie? Ale ja myślę, że taki ten establishment, taki władze partii republikanów ma pewien kłopot, bo jest jasne, że nie Trump jak kandydat dla republikanów, ale też ma bardzo słabe kontakty i współpracę podczas ten krótki czas, że Cruz jest w Senacie. I myślę, że to jest taki niekomfortowa sytuacja, bo faktycznie dla takich władz partii republikanów widzę wybór Trump albo wybór Cruz, w końcu nie ma kandydat, że jest taki akceptowany. Idealny, bo właśnie mówi się też, że senator Cruz to taki mały Trump poglądowo. Czy można ich tutaj... No nie do końca, jednak radykalny jest bardziej jest jednak Trump radykalny w tych swoich wypowiedziach. On nigdy nie był politykiem zawodowym, proszę pamiętać, że jest to jednak biznesmen. I też warto dodać do tego, ja oglądałem te główne amerykańskie dzienniki, jeśli chodzi o biznesowe, czyli Bloomberg News i CNBC, tam wypowiedzi tych ważnych liderów, prezesów nawet spółek giełdowych amerykańskich, funduszy zarządzających, to jednak stawiają, że zwycięstwo Trumpa przysporzyłoby giełdzie amerykańskiej dodatkowej takiej jakby pary, czyli do dodatkowych wzrostów. Przedtem wprawdzie Cruz nie był aż tak mocno akcentowany, było to raczej postrzegane Trump kontra Clinton. Teraz jakby Cruz trochę dochodzi do tego, ale Trump ciągle, ta percepcja, że jednak biznes... On jest swój. Jest swój, bo to biznes, który odniósł sukces. On rozumie Wall Street, on rozumie, że trzeba podatki obniżać, jeśli chodzi o inwestycje i małe, i średnie, i kapitałowe, i podatek od dywidendy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to da, że tak powiem, taką ogromną leverage, co my nazywamy lewarowanie dla giełdy i akcje powinny wzrosnąć, w przeciwieństwie do Cruza, który jest trochę mniej, ja bym powiedział, radykalny, jeśli chodzi o zmiany podatkowe. Wracając do Bernie Sandersa, wydawało się, że deklarowany przez niego socjalizm poglądowy będzie kulą u nogi, a jest wręcz odwrotnie, na razie jakby zyskuje, czyli już Amerykanie, zwłaszcza popularny wśród młodych wyborców, on jest jak Trump, czyli to już nie przeszkadza ten socjalizm deklarowany.
Sanders jest taki populist na lewe strony, taki spektrum polityczny, jak Trump jest na prawe stronę, że mówi o piękny taki slogan o to i to i to, ale nie było żadnej takiej prezentacji na przykład już z kampanii Senator Sanders o konkretów. Jak będzie płacić dla dodatki socjalne, tak. Jak będzie sytuacja... No, urlopy macierzyńskie tutaj, prawda? Mnóstwo takich rzeczy i to jest taki jeden kwestia. Druga kwestia też jest, w moim zdaniem, jest bardziej taki niespokojny, że w tej kampanii, że jest ten dyskusja o ten, tylko o źle stronę takiej umowy handlowej międzynarodowej. Mm-hmm. A fakty, nie mamy dużo dyskusji o fakty w ten, a nie jest dyskusji nawet, czy stan jak Vermont zyskał z nie tylko z nafty, ale też w kilku innych umowach handlowych, wzrost miejsc pracy, wzrost w eksport w indywidualnych stanów. Ale teraz, podczas kampanii wyborczej, to jest bardzo łatwy cel. Dla krytycznych słów. Pokażesz, że jesteś na stronę pracowników, a jesteś na stronę takich jak patriotów. I fakt jest, że międzynarodowy handel jest taki ważny do gospodarki Stanów Zjednoczonych, że jakikolwiek taki zmian albo wycofanie z takiej umowy będzie katastrof dla nie tylko amerykańskiej gospodarki, ale globalnej gospodarki. No taki izolacjonizm w ogóle jest popularny na całym świecie, w Europie, w sensie, że zyskują poparcie politycy, którzy tutaj mówią, nie interesujmy się tam światem, tylko właśnie bardziej swoimi problemami, więc jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to myślę, że tutaj akurat Trump i Sanders też są bliscy, bo Sanders mówi, że tutaj nie zmieniajmy dyktatorów, nie interweniujmy, a Trump to w ogóle chce wycofać się z Europy. Ten establishment, ja bym powiedział, politycznych spraw zagranicznych, to jest ciągle jednak retoryka. Proszę pamiętać, ja nie mam nic przeciwko Trumpowi. Uważam, że Ameryka też wymaga pewnych zmian, tak jak za Kennedy'ego i za Reagana. Ta część gospodarcza, która jednak pozwoliła Amerykanom wrócić na, ja bym powiedział, na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, polityczne i rola Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o państwo za Reagana, jednak ta rola supermocarstwa gospodarczego, politycznego i militarnego została odbudowana. Stąd między innymi z punktu widzenia naszego, bo jesteśmy zainteresowani tym, kto będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, żeby te relacje z Ameryką utrzymać na zasadzie, bym powiedział, partnerskich, ale mając na względzie nas potencjał odcinek ekonomiczny czy gospodarczy. I tutaj jest wielka rola naszych władz, naszych, ja bym powiedział, do tego, żeby tą pozycję zdecydowanie wzmocnić. A do tej pory, no niestety, ale i sprawy zagraniczne, i sprawy relacjami ze Stanami Zjednoczonymi nie odbywały się na zasadzie, ja bym powiedział, partnerskiej, a te rzeczy trzeba przywrócić do takiego stanu, jakie powinny być. Ameryka jest winna Polsce i Polakom za nierozliczoną do tej sprawy, jeśli chodzi o relacje w okresie II wojny światowej i relacje jako Polska, jako sojusznik. Polska armia i polscy przedstawiciele czy polityczni brali udział po stronie interesów Stanów Zjednoczonych, jak Amerykanie naszych. Do tej pory te relacje nie zostały przywrócone i wyjaśnione, jaka była rola Polski w koalicji ze Stanami Zjednoczonymi czy Wielką Brytanią w walce przeciwko Niemcom. To też jest ważne z punktu widzenia kto. I wydaje mi się, że Trump jako biznesmen jest realistą. On się czasem wypowiada dosyć tak, co być może trochę establishment denerwuje, ale pamiętajmy, że jest to biznesmen, który odniósł sukces i jest to człowiek realny. On zna rolę instynktownie, ja bym powiedział, czuje rolę i pozycję Stanów Zjednoczonych i ten leadership amerykański jest istotny i ważny nie tylko z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych, innych państw, ale również z punktu widzenia interesu Polski też. Tutaj mam szansę właśnie odnieść się panu Hauszowi. Czy będzie właśnie może jak z Obamą, który obiecał i Guantanamo zamknąć w pierwszych wyborach i jeszcze wiele rzeczy takich, prawda, tutaj zmiany polityki zagranicznej, a może Trump też obiecuje, tak naprawdę będzie kontynuował i nie będzie tak radykalny jak w tej kampanii. Ale myślę, jest, w moim zdaniem jest trudno porównywać ten słowo, że Obama chciał zamykać Guantanamo, bo jeden nie ma, potrzebne jest współpracy na stronę kongresu, bo nie, jeżeli zamykacie więzienie, gdzie będzie ten ludzi, bo każdy stan mówi, no zamknij, ale nie chcemy, no i trudno, ale co on mówi o kilku rzeczy,
To jest jedna rzecz. Ale kiedy Trump mówi, że być może NATO nie jest potrzebne, ale wycofamy z NATO, albo możemy... z Korei. Z Korei, albo mogę sugerować, że będzie dobra pomoc, że Japonia ma takie taki bomby atomowe. To są takie rzeczy, że niespokojnie. Ja myślę, jak kolega, że to... Największy procent to jest retoryk, jeśli jest, on jest bardziej realistyczny, ale to nie pomaga no, teraz wizerunek Stanów Zjednoczonych i budy wątpliwości, że nawet nie jest taki pełny taki implementacji, taki ten ciekawy słów w kampanii wyborczej, że nawet pewny element ten mógł być wystarczy dla destabilizacji takiej ale obecnej. Panie prezesie, pan pamięta, Carter też różne rzeczy wypowiadał, ale potem jak zmontował tą swoją ekipę z Brzezińskim, minister do spraw bezpieczeństwa, bardzo ważna pozycja, parę innych osób, których wokół niego sprawy gospodarcze, sprawy polityczne, szefem Pentagonu, o ile pamiętam, był Weinberger, prawda? Kasper Weinberger. Czy za Reagana, bo już nie pamiętam. Reagan, tak? Ale też ci ludzie, którzy byli, to byli wszyscy sensowni, prawda? Którzy mieli doświadczenie i, że tak powiem, przygotowanie mentalne, akademickie. No przecież profesor Brzeziński to po doktorat po Harvardzie, prawda? Więc miał te zaplecze analityczne i inne. I ja myślę, że ta retoryka potem, po tych wyborach, gdyby, to myślę, że straszenia nawet Trumpem, ja nie mówię sobie góry, że tu kolega, ale w każdym czasie czasami się to pojawia. Szczególnie u nas w prasie widzę i tej po lewej, i tej po prawej, i tej po środku. Co to będzie jakieś nieszczęście, jak Donald Trump zostanie wybrany prezydentem na następnym Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy ten eksperyment z Obamą. Ja nie jestem zwolennikiem demokratów, ale tak, znowu nic się złego nie stało, jeśli chodzi o Obama administration. Być może Ameryka miałaby lepszego prezydenta jako Romney, bardziej taki progospodarczo, ale pamiętajmy również, że za te dwie kadencje Obamy, to Stany Zjednoczone nie zostały wplątane w większy konflikt wojenny, a zatem ich rola ciągle jako lidera i politycznego, gospodarczego i militarnego pozostała. I miejmy na to nadzieję, że kto by nie zwyciężył, będzie prowadził sensowną politykę. I o to chodzi, tak jest. O wyborach w USA, chyba najdłuższych na świecie, ale najważniejszych dla globalnego bezpieczeństwa, rozmawiałem dzisiaj z Andrzejem Krunickim i Tony Hauszem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.